Budowa Radomskiego Centrum Sportu wzbudzanie mniejsze emocje jak budżet Radomia czy budowa lotniska cywilnego na Sadkowie. Po wielu zawirowaniach z budową RCS-u udało się wyłonić wykonawcę, który budowę kompleksu dokończy. To firma Betonox Construction z Sopotu, ta sama, która odnowiła miejski ratusz i która kończy budowę kamienicy Deskurów. Radomscy radni postanowili powołać komisję doraźną do spraw budowy Radomskiego Centrum Sportu. To będzie komisja, która będzie miała za zadanie monitorować budowę Radomskiego Centrum Sportu. Plan, mam nadzieję, że będzie taki, że co najmniej raz w miesiącu będziemy się spotykać. Włączymy również tą komisję kibiców i czynnik społeczny, żebyśmy wspólnie wszyscy trzymali rękę na pulsie i po prostu pilnowali. Było w przekazach medialnych informacja, że MOSiR ma być wzmocniony, jeżeli chodzi o wewnętrzne struktury. Ja mam nadzieję, że tak się stanie. I jeżeli wszyscy będziemy pilnować harmonogramu i tego, co się dzieje przy Struga 63, no, w ciągu najbliższych miesięcy otworzymy halę, a w dalszej kolejności stadion. Komisja będzie zwracać uwagę przede wszystkim na realizację harmonogramu prac. To budzi największe zastrzeżenia, że te 12 miesięcy może być zbyt mało. Dlatego przede wszystkim pilnować harmonogramu prac, informować na bieżąco, jeżeli opóźnienia miałyby nastąpić, chociaż no, ideałem by było, żeby nie następowały. Przewodniczącym Komisji do Spraw Budowy Radomskiego Centrum Sportu został radny Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski. Oprócz niego w komisji znaleźli się także z klubu radnych PiS Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, Piotr Kotwicki, Marcin Majewski, Tomasz Gogacz. Natomiast z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Marta Michalska-Wilk, Małgorzata Zając, Marcin Robert Kaca i Robert Chrobotowicz.